Witam serdecznie. 23 lutego 2024 rok. Zaraz pokażę kosmogram, bo to dosyć interesujące to, co powiem, a też zmusza nas do pewnego rodzaju myślenia. Tak wygląda właśnie kosmogram. Słońce jest w rybach, w dładzie barana, to znaczy przeszło całe ryby i znalazł się w baranie. To stało się 21 marca gdzieś około godziny 17, czyli 21, 22 marzec również był baran i 23 też jest baran. Prawdopodobnie się zmieni, nie sprawdzałem o której godzinie, ale to jest to bardzo ważne. Teraz proszę zwrócić uwagę na księżyc i teraz schodzimy do dład. Dłada księżyca jest lwie, w dładzie byka, dlatego też, tak jak widzicie, strajkują. To są dosyć dziwne rzeczy, dlatego że co mnie się nie podoba? Najbardziej mnie się nie podoba to, że uruchomiono tutaj, no co to ukrywać, ale policję w stosunku do rolników. Chyba oni się nie orientują tym, że i to, no kto, a kto? Zwróćcie uwagę, kto to powiedział. Baran, tak? Mamy barana i mamy barana, to jest siły. I teraz czy odpowiada to astrologii, czy też nie odpowiada, trudno powiedzieć, ale jest jedna rzecz, że w stosunku do rolników, używając siły, kiedy oni nas karmią, kiedy oni nas bronią, to jest coś takiego, jakbyśmy dziecko oderwali od piersi matki. A znam takie dzieci, które absolutnie nie mogą spożywać innego mleka i wtedy następuje po prostu jakby kłopot, i to bardzo poważny kłopot. I to jest właśnie ten moment, dlatego że uczulenia czy nie uczulenia, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy, to nie jest istotne, tylko obrazuje, jak to wygląda. Teraz jeżeli patrzymy dalej z ciekawostek takich, to zmarł pan Komenda, tak? Człowiek, który jakby nie było, przesiedział w celi jakiś tam okres i otrzymał za to jakieś wynagrodzenie. To jest bardzo ważne, ale najważniejszą rzeczą jest to, by być uczciwym. I to jest ten punkt, kiedy umiera prawo w tej chwili. Więc to prawo jest właściwie tak nie wiadomo po której stronie. I oczy ten człowiek, który dostał to zadośćuczynienie, ale po co mu to? Co mu to da? Jeżeli ma dzieci, no to jeszcze przekaże dzieciom, a jeżeli nie, nie wiem, czy ma dzieci, czy nie. No i mówimy o Nawalnym, mówimy jeszcze o innych osobach, o których nawet nie znam i o których, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest ta wartość, która jest adekwatna. To cały czas się dzieje. To samo jest w Stanach Zjednoczonych, w każdym prawie, kiedy człowiek osądza, a nie stwórca. Stwórca osądza. Z tym, że trzeba, co to ukrywać, ale przestrzegać, nazwijmy to, tak jak ja to mówię, dekalogu, i jest wszystko w porządku. Oprócz tego właśnie dzisiaj oglądałem program, a dzisiaj jest już, sobie podejrzę, bo nie chcę tutaj zrobić jakichś kłopotów, 23 lutego, bo wczoraj nie zrobiłem jakby programu, ale to dlaczego nie zrobiłem?
Powód banalny. Zbyt dużo pracy domowej, takiej porządkowej. Dlaczego? No może się to przydać. No czasami ja jestem sam, także w tej chwili robię programy, a oprócz tego jeszcze nam kolega zrobił mały kawał i musimy go zrealizować. Jak go zrealizujemy, dopiero będę miał troszeczkę czasu, a podejrzewam, że to będzie dłuższy okres trwać, po prostu to, co zlecił nam. No, trzeba to zlecić, bo po koleżeńsku, no, trudno, coś za coś i dla przyjaciół wiele się robi i dla przyjaciół się robi takie rzeczy, no bo trzeba. To, co mnie zdziwiło, marszałek Sejmu jest wśród młodzieży i opowiada o Sejmie, z tym, że i tej młodzieży tłumaczy to, co mnie bardzo, ja wdam link do tego, do tej wypowiedzi, co mnie się nie podobało. Po pierwsze, jest to lekcja gdzieś tam w szkole i opowiada o rzeczach, o karach, jakie może on postawić parlamentarzystom, tak, czy posłom. W porządku, może, tylko zwróćcie uwagę, jak świetnie zna ten punkt, jak świetnie walczy z tym punktem, jak świetnie robi to wszystko, a nie robi najważniejszej rzeczy, nie robi tej rzeczy, która jest najbardziej istotna, czyli świadomego rozważania nad tym, jaki on jest. Robi siebie gwiazdora po prostu. I ta młodzież przez to, ja rozumiem, że stanowisko takie wymaga pewnego szacunku, ale ten szacunek nie zdobywa. Brak przede wszystkim, co tu ukrywać, ale etyki, kultury. To nie jest biznes show, to jest parlament. I z parlamentu nie można robić rewi na lodzie czy tańca z gwiazdami. A w tej chwili się robi taniec z gwiazdami. Widzieliście te tańczące panienki, które tam protestowały w ten sposób. Wszystko jest dobre. Może się to komuś podobać, ponieważ skostniały parlament, tak się mówi, ale w tym parlamencie są ustawy, które nie są pajacem, tylko one dosięgają nas i w ten sposób możemy sobie zbagatelizować najprostszą rzecz, rozbawić właśnie takim problemami, które są najważniejsze w życiu, problemy, które stanowią o być albo nie być. Ja w tej chwili nie mam możliwości pokazania tego, jak to wygląda na kosmogramie, jak to wygląda w dynamice astrologicznej, jak to wygląda w czasie. Nie mam tych danych, tak, nie mam tutaj pana komendy, tak, kosmogramu, że mógł opowiedzieć o tej tragedii, bo w gruncie rzeczy trzeba mieć dowody i te dowody, które są mówione przez takiego człowieka, muszą być poparte jakimiś tezami. A tutaj młodzież dowiaduje się od kogoś, kto jest, o pewnych rzeczach, ale o rzeczach, które zapamiętuje, a potem tym nasiąka. I tak rozmawia z rodzicami, tak rozmawia z nauczycielami, tak rozmawia tutaj w parku. Ja kiedyś opowiadałem o takim incydencie dokładnie tutaj w tym miejscu. Właśnie na tej huśtawce rzucono, jeszcze nie było tutaj, są opony teraz zamontowane, a była taka deseczka i chłopcy zakręcili to na górze, aby inni nie mogli korzystać z tego dla kawału, ale dla mnie to nie był kawał, kiedy tutaj przychodzą dzieci moich sąsiadów, kiedy się huśtają i nie ściągną tego, a dziadkowie nie wejdą na tą huśtawkę, nie zreperują tej huśtawki. No i właśnie dostałem się do tego chłopca. Mówiłem parę dni temu o tym i zwróciłem mu uwagę,
I taka dziewczynka wyleciała tutaj, to nie on, to co pan robi, to tamten, i wychowawca przyszedł. I była taka krótka rozmowa, on się pyta, o co chodzi, ja mówię, proszę, ja mówię, wie pan co, panu nie będę tłumaczył, o co chodzi, ten chłopak już wie, a jeżeli będę, wytłumaczę panu, to ta dziewczyna nie zda matury, bo ja się przejdę wtedy do szkoły i porozmawiamy w szkole. No nie, wie pan, ale co to za kwestia, to ja mówię, proszę pana, niech pan się dowie od swojego wychowanka, ja nie będę tłumaczył panu, ponieważ pan dla mnie nikim nie jest, tylko jest jakimś arbitrem, a nie będę tłumaczył kary dla tego człowieka. On właśnie go w tej chwili naprawia, ale pan nie zwrócił uwagi i to pan powinien ponieść konsekwencje tego i w takim razie prawdopodobnie w najbliższym czasie udam się do pana dyrektora, a ja mówię, nie wiem czy jest, i wymieniłem nazwisko. Troszeczkę dosyć nieciekawa sytuacja, ale rozumiecie, o co chodzi. Nauczyciel występuje w roli oczywiście opiekuna, ale jeżeli tutaj, w tym miejscu, zostaje zawieszona na pewnej wysokości ta, tutaj to siedzisko, no to nie jest zbyt ładne i wymaga to naprawy. Jeżeli ten chłopiec to naprawił, dostał reprymentę od osoby zewnętrznej, po co ma się jeszcze wychowawca w to wtrącać albo robić mu jakieś kary? Jak powie, to powie, jak nie powie, to nie powie. Nie jest to istotne. Ale jeżeli ktoś staje w obronie i w dodatku nie wiedząc, o co chodzi, to nie on, to już wrzeszczy, no to troszeczkę wygląda to właśnie na takie działanie typu. I jeszcze jedna rzecz, że pan, który reprezentuje tą drugą osobę w naszym życiu, należy do organizacji, która nie jest organizacją zbyt ładną, a mieni się organizacją, przypuśćmy, nazwijmy to kościelną, w ten sposób. Jest to stricte, nie chcę mówić jaka organizacja, ci, którzy pogrzebią, zorientują się, o co chodzi. Nie jest to organizacja, która ma na celu raczej zrobienie to, co jest najmodniejsze w tej chwili, zniszczenie tej instytucji. I ta instytucja jest nikomu niepotrzebna. Dlatego też ten pan, no i jeszcze oprócz tego, jest wielkim erudytą i fantastycznie stosuje riposty. Nauczył się, bo zamiast studiować, nauczył się ripost gdzieś, bo gdyby rozpoczął studia, na pewno nie byłby taką mądralą, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że trzeba w tym samym momencie posłuchać autorytetów, naprawdę wielkich autorytetów, i którzy mówią o tym wszystkim, co się dzieje. I co najciekawsze, że także z tych ciekawostek, takich poza działań, rozmowa tutaj tego dziennikarza amerykańskiego z Władimirem Putinem i dzisiaj właśnie słuchałem tego pana Cejrowskiego i czekałem na właśnie tą wypowiedź, znaczy nie czekałem, tylko byłem ciekaw, co pan Cejrowski wypowiedział się na ten temat. Fantastycznie. Jeżeli nie obejrzycie tego, nie zobaczycie pewnych rzeczy, nie zrozumiecie pewnych zasad i pewnej kultury jakby, bo po pierwsze, jakby nie było, kultura amerykańska, która wchodzi do Polski i mierza się z kulturą polską, to nic nie ma wspólnego. Przepraszam, ale naprawdę nic nie ma wspólnego. Wczoraj oglądałem taki program, nie wiem jak ten człowiek się nazywa nawet, on ma swój program na YouTubie o rolnikach. Przyniósł gnojówkę do jakiegoś tam urzędu, nie wiem jakiegoś, czy w Białymstoku, czy gdzieś tam, i powiedział, że tam gdzieś, że i tutaj ta gnojówka była w takim baniaku plastikowym,
że jakby to rozlać, to wtedy torcję, bo tam ponoć rozlano już raz, że jak urzędnicy tam dleli, to tam to o 10:00. No słuchajcie, jeżeli urzędnik mdleje od gnojówki, to co się z nim dzieje, jak je świeży chleb? Ja mu radzę taki gorący chleb zjeść i popić zimną wodą. To jest najlepsze uczucie. Wtedy ten naprawdę się dowie, co to jest gorący chleb z zimną wodą. No, niektórzy już wiedzą, o co chodzi. No więc nie próbujcie tego doświadczenia, bo to doświadczenie może stać się bardzo groźne dla was. I w pewnym momencie, ja mówię o takim prawdziwym chlebie, bo to jest z tych much czy nie much, to nie za bardzo bym preferował. Także tak to wygląda. I idąc dalej, z tych ciekawostek takich, no można by mnóstwo wymieniać, które, no właśnie chodzi mi o tą gnojówkę, która jest no darem ogromnym, bo przecież ją wylewając na pole, mało że urzeźniamy, rekultywujemy właściwie tą ziemię i bez tego by nic nie było. To jest jedna z rzeczy, które to są ci działkowcy, którzy wiedzą, no to zbierają pokrzywę i poddają ją fermentacji i w tej fermentacji ona przeżywa swoje działanie i tym podlewamy i to no zapach jest niesamowity. A co dopiero jak jeżeli to jest od tych krów przez działanie bakterii czy jeszcze jakichś innych rzeczy, czy wytwarzają się bakteriofagi i naprawdę jest to, zresztą może w ofsetce nawet, jeżeli przyjdzie do tego, możliwe, że zrobimy kosmogram gnojówki, znaczy mandale gnojówki, pokażę Państwu jak, bo tą gnojówkę, dlaczego? Dlatego, żebyście nabrali szacunku do pewnych rzeczy, do pewnych zjawisk, które te zjawiska są najbardziej spektakularne. Tylko potrzebuje do tego pewnych mechanizmów, na przykład to, żebyśmy mogli zadzwonić, porozmawiać, bo wśród was są rolnicy, wśród was są działkowcy, są ogrodnicy, są amatorzy zieleniny, czy też którzy podpowiedzą pewne rzeczy albo wytłumaczą i wtedy na kosmogramie w tych 12 znakach można rozwiązywać różne problemy i jednocześnie też zorientować się, na czym to polega. Mamy ten archetypowy od barana, ale możemy na przykład gnojówkę umieścić chociażby w byku, jeżeli ona jest nieprzefermentowana, jeszcze taka świeża. A dlaczego nie w baranie? Baran rozpoczyna coś, jakąś akcję. No więc liczmy, że to nie jest barana, jest to już byk, który jest pewną wartością. I teraz ta wartość przechodzi w bliźnięta. Bliźnięta jest to na dwoje, jak to się mówi, baba wróżyła, ale w tym momencie z gnojówki robią się dwie rzeczy najważniejsze. Zmienia swoją formę. Jeżeli dobrze ją potraktujemy, skompostujemy, tak? Czy wylejemy ją do, przypuśćmy na liście, ona przejmie taką formę jak mocznik. Zacznie rozkładać szybciej te liście, czy tą słomę i podda ją kiszeniu, czy tam jeszcze jakiemuś innemu zjawisku. Nie jestem rolnikiem, szkoda. Ale mniej więcej już orientujecie się, o co chodzi. Potem następnie jest rak, który właśnie robi z tego taką rzecz, która no, jest rakiem, czyli jest tą, która daje szansę tej gnojówce w odpowiednim miejscu poddać
działaniu coś takiego jak, no, rak to jest dom, to jest to, wiecie o co chodzi, umocnić tę roślinę, zbudować jej silniejszą bazę, no na przykład korzeniową, tak? Mówimy, że to są rak, to są korzenie rodziny, tak? No więc mamy już i potem jedziemy dalej, mamy lwa, które daje nam już ten ogromny efekt zadowolenia naszego przepięknej. Potem jest panna, kiedy są już żniwa i potem już wyjmując wadzę. I widzicie, można wszystko zastrologizować, zbudować przepiękną rzecz z tego, orientując się dokładnie, kiedy co robić, jak to wykonać. Oczywiście ktoś powie, ale wiersz Pana to są miesiące, to są to. Nie, każda czynność w naszym życiu buduje nowy spektakl. I ten spektakl zawsze się zaczyna od barana. Jeżeli nie od barana, to od jakiegoś znaku. Jeżeli mówimy o spektaklu, no oczywiście, że może się rozpocząć od barana, ale spektakl jest rzeczą interesującą nas, ponieważ jest to działanie teatralne, więc teatr raczej byśmy wzięli do mediów, ale z tymi mediami byśmy mogli też mieć pewne kłopoty i możemy na przykład wstawić je do opozycji, do wodnika i wtedy zrobić właśnie tą tragikomedię, jak nazywamy, kiedy mamy maskę uśmiechniętą i maskę smutną. Tak dwie maski występują. Właśnie dlatego jest ta opozycja w znakach i możemy się bawić tym, oczywiście interpretując, ale to nie jest zabawa taka sobie wolna, tylko musi być oparta o pewne punkty tożsamości po to, żeby to można było potem sprawdzić, jakie będą kontynuacje tego wydarzenia. Dlatego też nazywamy to już wtedy dynamiką, ponieważ nie robimy prelekcji, tylko wiemy, co się stanie w danym momencie, w danej sytuacji, która się stwarza, a właściwie procesowi, któremu podlegamy. I to jest szalenie proste. To nie potrzeba w tym w to angażować zbyt wielkiej, nie wierzę, bulterier miniatura? Aż się zapytam. Przepraszam, ale rozłączę. Przepraszam, to jest miniatura? To jest miniatura czy szczeniak? Miniaturka. Brawo. Moje marzenie, ale już nie spełni się. Ja mam coś... Ja mam w tej chwili takie duże czarne. Ja marzyłem o tym, tylko nie było jeszcze miniatur, bo miniatury były tylko w Austrii możliwe do kupienia. A wtedy nie mieszkałem w Austrii. A teraz mam co innego, mam borzoja za to. Co to jest? Och, ty pięknie. A to jeszcze nie jest. Tak, dopiero pół roku nam minęło, 7 miesiąc. Ach, to jeszcze. Jesteś śliczny. To piesek czy dziewczyna? Dziewczynka, to jesteś śliczną. Proszę. Miniatura bulterier. Niech. Tam chodzi o. O. Zaraz. Nie, tam nie widać, za tym krzakiem będzie chodzić z panią. O, widać. Uwielbiam psy i uwielbiam. Nie mogę się oprzeć, jak widzę bultery. Dlaczego kiedyś chciałem mieć, nie wiedziałem o tym, moim marzeniem było mieć bulteriera, bo poszedłem po raz pierwszy na wystawę i to był jedyny pies. No i trafiłem na generała Rozłubilskiego wtedy. No i mi nie sprzedał. Widzicie, jak to jest? Patrzcie, ten moment tutaj spojrzenia na tego psa zmienił zupełnie temat. Czy ten temat jest aktualny? Właśnie w tej chwili, to jest właśnie to, wytwarza między innymi ta dwada barana, która dzisiaj jest, te nagłe zmiany pozycji. Jestem w parku.
rozmawiam sobie z wami na tematy dynamiki, czyli również barana, bo baran tworzy właśnie te działania, które stwarzają nam tą przestrzeń, powiedzmy, że agresję. Tak to by można było nazwać, ale można by było też powiedzieć akcji. Baran jest akcją. Nie jest reakcją, bo reakcją jest po drugiej stronie waga. I teraz, kiedy chcemy działać w astrologii, musimy nauczyć się jednej rzeczy: panowania nad każdym znakiem, który jest najtrudniejsze w całej interpretacji. Dlaczego jest najtrudniejsze to? Ponieważ na temat takich działań w pewnym sensie jest troszeczkę homo zodiacus i homo zodiacus profesora Leszka Weresa jest jakby podstawą, ale działań właśnie tych, które powodują, które są wstępem do archetypu, historiami, które są, które opisuje profesor Weres, są historie typu esejów. I w tych esejach, jak znajdziecie Mandalę Piwa, czy Moc Szła, czy też jeszcze jakieś inne w tych jego tutaj opisach, one tworzą jeszcze inne rozwiązania, które dają spojrzenie w głąb perspektywy intelektualnej samej interpretacji. Ponieważ sama interpretacja jest bardzo trudną rzeczą, ponieważ trzeba odnaleźć wszystkie szczeble tej drabiny, a ta drabina ma tylko, co tu ukrywać, 30 stopni w znaku. I te stopnie budują nam pewne uzależnienia, które są dla nas jakby wskaźnikiem, ale także i drogowskazem rozważań, zagadnień i potem efektu, który jest tym efektem, przypuśćmy, nigdy nieskończonym, bo trzeba przyznać, że to, co robimy w tej chwili, na przykład to, że ja zakończę ten film, nie jest końcem tej całej mojej historii. Ta historia dzisiaj albo jutro będzie nową historią i za każdym razem jest jakąś nową, ale jeżeli chcemy coś rozpocząć, rozpoczynamy ją w baranie i możemy ją zakończyć w tym baranie, ale możemy przejść poprzez chociażby kwadraturę, czy trygon, czy chociażby tutaj w mariażu do opozycji, a w koniunkcji jest najprościej wykonać to, jeżeli ktoś zna strefę mroku i ona jest wydana po angielsku. Właśnie strefa mroku polega na pewnych działaniach właśnie typowo w znaku i nie wychodząc ze znaku. Bardzo często w tych znakach, które są wyjątkowo trudne w pokazaniu ich jako działań, które są. Zresztą ja kiedyś próbowałem namówić kilku filmowców do stworzenia właśnie tych dłat, ale mam nadzieję, że zdążę je filmowo zrealizować, chociaż nie wiem, czy teatralnie, co by było dużo lepiej, bo w teatralnym zjawisku, a nie chcę wykorzystywać tego, co już jest, ponieważ no, w tej chwili te prawa autorskie, które zaistniały w każdym właściwie działaniu, nawet niedawno chciano w kolorze, że za ten kolor powinienem zapłacić jakiś dantiem,
dlatego że ktoś sobie wymyślił i opatentował ten kolor, co jest no w pewnym sensie faktem, ale jak można niebo opatentować? Jak można opatentować zieleń? Jak można opatentować słowo? Jak można opatentować gest? Jak można opatentować ruch? Jak opatentować to, co jest? Ale w gruncie rzeczy są tacy, którzy opatentować by chcieli, żeby im dawać za darmo. I dzisiaj ta historia jest najbardziej modna, bo jest to historia, którą walczą nasi rolnicy. Nasi rolnicy walczą z tym, żeby komuś dać, a oni zostaną w biedzie? Czy znowuż będą musieli, panie, za chlebem? Ja ostatnio rozgrywam działania Adama Mickiewicza w Dziadach, bo jest to Niemojewski, jak ci, którzy wiedzą, kto to jest, a Niemojewski jest dla mnie jakby przykładem tej astrologii wyższej, już jeszcze wyższej niż Carl Gustav Jung, ponieważ Carl Gustav Jung jest podstawą astrologii. To jest astropsychologia, astropedagogika, astro, nawet, no co to ukrywać, ale psychiatria. Całe pojęcie jungowskie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o pana Niemojewskiego, jest to to, co było i nie jest kontynuowane na pograniczu właśnie dekalogu, filozofii współczesnej, a też nowemu spojrzeniu i ustawianiu nas w jakiejś kolejce filozoficznej. Czy jesteśmy u Kanta, czy jesteśmy już w demokracji, czy jesteśmy jeszcze w jakiejś innej, która jest najbardziej modna w tej chwili u naszych nowo powstałych przyjaciół, którzy kiedyś byli naszymi oprawcami. Zarówno u jednych, jak i u drugich, tych spod barana i z tych, którzy właściwie nawet nie wiem spod jakiego znaku, muszę spojrzeć, co wymyślił Jarek Ronert, bo Jarek Ronert zajmował się tymi nowo powstającymi sytuacjami terytorialnymi. Ja nie przyglądam się temu w ten sposób, ponieważ raz, że brak czasu, dwa, że nie jest to moją domeną. Także tutaj pokazuję tylko Państwu, jak można rewelacyjnie dać sobie radę z pewnymi problemami, które na nas idą, wręcz w tragikomedii naszego życia. No już pozostawiam Państwa z tym dylematem przestrzeni przyrody i nadziei na lepsze jutro. Z Bogiem!